Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Na jeden dzień przerywamy medytację nad Słowem Bożym, które prowadzi nas przez Wielki Post, i udajemy się w duchową podróż do Nazaretu. Od tajemnicy Paschy powracamy do tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Musimy jednak pamiętać, że te dwa misteria są ze sobą ściśle połączone. Jezus przyszedł przecież na ten świat w tym właśnie celu, aby dokonać naszego zbawienia poprzez mękę i śmierć swoją. Jezus był w pełni świadomy swojej misji, a czy my jesteśmy świadomi misji, jaką powierzył nam Bóg? W jakim celu każdy z nas przyszedł na ten świat? Bóg ma plan na nasze życie i chce go zrealizować wspólnie z nami. On miał swój plan także na życie Najświętszej Marii Panny, a ona wielkodusznie się na niego zgodziła. Czasem na obrazach malarze przedstawiają to wydarzenie, ukazując Maryję zaskoczoną, a nawet przerażoną propozycją Boga. Ale nic takiego nie miało miejsca. Przynajmniej Ewangelia nam o tym nic nie mówi. Wydaje się zresztą coś przeciwnego. Maryja z Nazaretu jest spokojna, jak gdyby już od dawna domyślała się zamiarów Boga. Każdy, kto blisko jest Boga, rozumie Jego plany, znacznie lepiej i łatwiej zgadza się na ich realizację. Maryja całe swoje życie poświęciła służbie Bogu, zanurzała się każdego dnia w Jego Słowie, pragnęła przyjścia Mesjasza i o Jego rychłe nadejście się modliła. W ten sposób jej serce było przygotowane na przyjście Syna Bożego. Zechciejmy brać przykład z Maryi i otwórzmy, tak jak ona, swoje serce szeroko na wolę i działanie Boga.